Niedzielny festyn charytatywny na ośrodku wodno-sportowym odbył się, by wspomóc zbiórkę pieniędzy na leczenie 3-letniego Jasia Dyjaka. Jaś choruje na marskość wątroby i jest na liście do przeszczepu tego organu, którego dawcą ma być jego ojciec. Lekarze nie byli w stanie postawić diagnozy, co jest powodem marskości, ale zdecydowali o dokonaniu przeszczepu, który jest planowany jesienią. Zbiórka pieniędzy ma wspomóc to niełatwe leczenie chłopca. Chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyłączyli się do tego wydarzenia, za wszystkim organizatorom, sponsorom, darczyńcom, ludziom, przyjaciołom, rodzinie, za to, że to wydarzenie ma taką skalę. To jest najważniejsze, ratowanie życia naszego synka Jania, także dziękujemy serdecznie. Festyn i trwająca już zbiórka pieniędzy na portalu pomagamy.pl przynoszą widoczne efekty, a to dzięki włączeniu się w te działanie bardzo wielu ludzi. Jego organizacja to m.in. zasługa Bolesławskiego Football Academy, które znane jest z organizowania turniejów piłkarskich z charytatywnymi celami. Tak było i tym razem, bo w trakcie festynu odbyło się bolesławieckie wydanie piłkarskiego mundialu. Za moimi plecami odbywa się turniej Mini Mistrzostwa Świata 2022, oczywiście w Bolesławcu, nie w Katarze. Cieszymy się, że tak liczna grupa młodych piłkarzy bierze udział w naszych rozgrywkach. Te rozgrywki odzwierciedlają właśnie mundial w Katarze. No i zobaczymy, kto będzie zwycięzcą właśnie mundialu w Bolesławcu. Natomiast co najważniejsze, turniej odbywa się w ramach charytatywnego turnieju Gramy, Pomagamy i Wspieramy Leczenie Jasia. Jasiu jest dzisiaj z nami tutaj na ośrodku wodno-sportowym w Bolesławcu i my cieszymy się, że możemy tutaj dołożyć swoją cegiełkę. Ale turniej był tylko jednym z bardzo wielu elementów tego wydarzenia. Każdy, kto przybył w niedzielę na ośrodek, mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. W programie festynu były pokazy drużyny wojowników Wikingów Lagom, którzy rozłożyli tam swoje obozowisko. Była prezentacja sprzętu i działań grupy saperów. Na stoiskach można było nabyć przeróżne kulinaria, a wokół przygotowano wiele gier i zabaw dla dzieci i dla dorosłych. Naszym hasłem jest razem możemy więcej i kolejny raz udowadniają nam Państwo, że faktycznie razem możemy więcej. Tak jak tutaj widzimy na załączonym obrazku, bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo osób, jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, które przygotowaliśmy. Za nami toczą się Mini Mistrzostwa Świata Football Academy Bolesławiec, jest również dużo atrakcji kulinarnych, także mamy nadzieję, że jeszcze do końca dnia wiele z Państwa przybędzie i wspomoże ten szczytny cel. A ci, których nie było na festynie, a chcieliby wspomóc leczenie Jasia, mogą to jeszcze ciągle uczynić, bo zbiórka jest prowadzona na portalu pomagam.pl. Jej tytuł to Marskość wątroby Jania. Do powodzenia tego przedsięwzięcia charytatywnego przyczyniło się wielu ludzi i firm, które w różny sposób wspomogły i festyn, i zbiórkę pieniędzy. Serce rośnie, jak widzimy, ile osób chce pomóc. To bardzo cieszy i wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Organizatorami festynu byli Bolesławskie Football Academy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wspomogły to wydarzenie Fundacja Wspierajmy Zdrowie i fundacja organizująca zbiórkę pieniędzy na leczenie Jasia. Nasza telewizja Bolesławiec była jego patronem medialnym.